O, jaką bramę ma chłop. Nagraj bramę. O. Oj, weź, chłopie to interesuje. No ja to nagrywał, dawaj. Tomasz nagrywa. Patrzcie widzowie, jaką bramę ma chłop. Też kiedyś taką będę miał. To w ogóle nie wiem, jaki jest sens robienia płotu takiego, że w powietrzu jest płot, no ale to najwyraźniej jakieś góralskie technologie tutaj wlazły w życie. Ale tereny. Patrzcie, ja prawie chmur dotykam. Ja cię kręcę, jeszcze tej drogi trochę zostało. Powiem wam, że tam jest chyba jakiś opuszczony, nawiedzony dom. Tak mi się wydaje. Może jakiego urbexa by kiedy nagrał. Może przyjadę na tygodniu też. Tutaj, patrzcie, z tamtej strony jakie góry. Tamten szczyt to prawie jak Himalaje. Ja cię kręcę. Szczyt jak Himalaja, twemu staremu nie staje. Widzisz, takie rymowanki. Ale tu jest, no powiem wam widzowie, no... No paradoksalnie tak wychodzi, że jest fajnie. Fajnie, bym powiedział. Tak się rozglądam w lewo i w prawo. Dobrze, dwie baterie kupiłem do GoPro. Widzicie? Ale żem pomyślał, kamerę sobie kupiłem specjalnie na wyjazd. Wszystko sobie kupiłem specjalnie na wyjazd. One tam z tyłu są. A wiadomo, przywódca stada idzie zawsze pierwszy. To nawet słupy mają fajne w tych górach, patrzcie. Wszystko jest fajne. A jakby tu spiło przyjechał, patrzcie ile tu jest drzewa. Żeby by do palenia wystarczyło, no nie wiem. Do końca życia jakby te drzewa powycinął. Bo jak tu blisko chmury są, a tu jest ta wieża. Ale będę miał zdjęcie na wieży. Coś pięknego, coś cudownego widzowie.